Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Kościół obchodzi dzisiaj święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Szymon nazywany był gorliwym, bo cechowała go szczególna dbałość w zachowywaniu prawa mojżeszowego. Juda Tadeusz był bratem Jakuba Młodszego i krewnym Pana Jezusa. We wspólnocie Kościoła odbiera cześć jako orędownik w sprawach beznadziejnych. Obaj apostołowie zginęli śmiercią męczeńską za głoszenie dobrej nowiny. W tygodniu misyjnym módlmy się za misjonarzy i misjonarki, którzy są prześladowani, aby nie załamywali się i z mocą głosili Chrystusa, prawdziwego Odkupiciela człowieka. Witam was, moi drodzy, na tej Eucharystii kapłanów, pielgrzymów, jak i tych, którzy się łączą z nami poprzez telewizję Trwam czy internet. Witam pielgrzymów z kamienicy z diecezji tarnowskiej. Ksiądz Artur modli się w intencji szkół podstawowych z kamienicy i z bluzy oraz z klasy ósmych. Ksiądz Jerzy natomiast modli się o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Stefanii, Szczepana i rodzeństwa, świętej pamięci Anny, Stanisławy i Krystyny. Kolejna intencja za świętej pamięci Józefa i Krzysztofa Bednarek. O Boże błogosławieństwo dla parafii Perkinie i przyjaciół. Ksiądz Włodzimierz natomiast modli się o dar życia wiecznego dla zmarłych z rodziny Wójcików, Szumlasów, Grabnych i Derbów. Przez moją posługę w czasie tej Eucharystii modlimy się o zdrowie dla Katarzyny Przychodzień. Ojciec Łukasz prosi za świętej pamięci Janinę i Stanisława Dąbrowskich. Na samym początku tej Eucharystii uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć. Mówiąc, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Cię, wielbimy Cię,
Się. Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych apostołów. Spraw dzięki wstawiennictwu świętych Szymona i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan, bracia. Nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywatelami i świętym i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Wychwala przesławny chór apostołów. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w przypowieści o synu marnotrawnym, a może inaczej o miłosiernym ojcu, poznajemy młodszego syna, który tak się poczuł synem, że zapragnął połowę majątku swego ojca, który mu się należał, i poszedł w swoją stronę. Z jednej strony czuł, że to jest jego, ale nie poczuwał się, żeby razem z ojcem i ze starszym bratem to rozszerzać, to upiększać, to jeszcze rozrastać. On po prostu wziął co swoje i poszedł. I wiemy, jak ta jego wędrówka, to oddalenie się zakończyło. Stracił wszystko i naprawdę jego życie było już bardzo, bardzo przykre. I zrozumiał wtedy, że najmniejszy sługa u jego ojca ma lepiej niż on, czyli wróci do ojca nie jako syn, bo już nie ma do tego prawa. Wróci i będzie prosił o pracę, będzie prosił, żeby zostać pracownikiem w jego posiadłości. I będzie miał lepiej niż teraz. Co zrobił ojciec? Wiemy o tym, co zrobił ojciec. Przyjął go nie jak najemnika, nie jako sługę, tylko jako syna, bo pragnął, żeby jego syn wrócił. Nie myślał o tym majątku, który utracił. On myślał tylko o synu. Tym bardziej, że być może dzięki temu, że stracił wszystko, że wrócił, że ojciec go przyjął, znowu usynowił, zrozumiał, że to jest jego miejsce, że ojciec go kocha. Kocha go. Tak jak Jezus powiedział, kto komu więcej wybaczono, ten bardziej będzie miłował. Wróciłem do tej przypowieści nie dla ojca, nie dla młodszego syna, tylko właśnie chciałbym dzisiaj przypomnieć i sobie, i wam postawę tego starszego syna. On usłyszał, że ten młodszy syn wrócił. I co zrobił? Nie chciał wejść do domu. Pogniewał się. Ojciec wyszedł znowu do swojego syna i mówi: dlaczego nie wchodzisz? Dlaczego się nie cieszysz razem z nami, że ten syn, który był umarły, znowu ożył? Ten, który poszedł, wrócił. On mówi: urządziłeś dla niego przyjęcie, zaprosiłeś gości, on roztrwonił nasz majątek, a ty go tak przyjąłeś, a nigdy mi nic nie dałeś. Nie dałeś mi nic z tego, co twoje, abym ja mógł urządzić przyjęcie dla swoich przyjaciół. Wtedy ojciec z wielką litością zaczął mu tłumaczyć: synu, przecież jesteś ze mną od samego początku, nie oddaliłeś się ode mnie jak ten młodszy syn, i wszystko, co moje, jest twoje. Zobaczmy, że ten pierwszy syn, owszem, on nie czuł miłości ojca, nie czuł odwzajemnionej
tej miłości do Niego. On nie chciał kochać Ojca, ale zrozumiał w końcu, że tylko przy Ojcu będzie mu dobrze. Zrozumiał, że jest synem, a nie najemnikiem. A ten starszy syn, pomimo że cały czas był przy Ojcu, nie czuł się synem. On się czuł najemnikiem, on się czuł jakimś tam służącym, który robił, wykonywał to, co do niego należało, ale tam nie było miłości, tam nie było relacji, tam nie było poczucia, że wszystko, co robi, to robi również dla siebie, bo wszystko mają wspólne. On robił to dla świętego spokoju może, dlatego, że tak był wychowany, może ze strachu. Nie wiadomo, ale na pewno nie czuł się domownikiem. Czy ja się czuję domownikiem w Kościele Świętym? Bo dzisiejsze święto apostołów Szymona, Judy, Tadeusza, dzisiejsza liturgia słowa bardzo nakłada nam na nas właśnie ten temat. Czy ja jestem domownikiem w Kościele Świętym? Po pierwsze, czy ja się przyznaję do tego, że jestem członkiem w Kościele Świętym? Łatwo nam przyznać się do wielkiego Kościoła. Łatwo nam przyznać się do Kościoła chwalebnego, do tego, który pomaga, tego, który czyni dobrze. No łatwo, ale kiedy przychodzi kryzys, przychodzą prześladowania, przychodzi taki czas zgorszeń, to czy ja potrafię się przyznać, że jestem członkiem Kościoła Świętego? Czy nigdy z moich ust nie padły słowa, że wierzę w Boga, ale nie Kościół Święty? Czyli tak naprawdę nie wierzę w tego Boga, bo Bóg jest w Kościele Świętym, to jest Jego mistyczne ciało. Czy nigdy tak sobie nie pomyślałem? Czy nigdy nie było tak, że ja nie przyznałem się do Kościoła Świętego? Ja wierzę, ja kocham, ale nie Kościół, nie Kościół. Nie zgadzam się na hierarchiczność w Kościele. Nie zgadzam się na to, co robią księża. Bardzo ogólnie czasami to się mówi, nie? Bo oczywiście na grzech nie mamy się zgadzać. Ale czy wszyscy grzeszą? No właśnie. Czy ja się czuję? Czy ja się przyznaję? A z drugiej strony możliwe, że tak, że jestem z tego dumny, że chodzę do Kościoła, że mam wiarę, jestem na mszy świętej, bo przecież mówię te słowa do tych, którzy są na mszy świętej, którzy oglądają tą mszę świętą, czyli się przyznają do Kościoła Świętego. Ale czy ja się czuję domownikiem, czy najemnikiem? Czy ja tu jestem z własnej, nieprzymuszonej woli? Czy ja jestem tu z miłości? Czy ja kocham to miejsce? Nawet teraz pytanie może jeszcze głębsze, czy ja kocham mój parafialny Kościół? Bo może łatwo nam kochać Jasną Górę, łatwo nam kochać Matkę Bożą i tą cudowną kaplicę. Tak, tu się zgadzam. To jest mój Kościół, ale czy się zgadzam z moim parafialnym Kościołem, tym najważniejszym dla mnie? Czy ja się czuję domownikiem? Czy ja tylko narzekam na ten Kościół mój lokalny? Czy ja coś daję od siebie? Jezus w dzisiejszej Ewangelii ustanawia apostołów i Paweł mówi o tym w liście do Efezjan, że to jest podstawa, to jest fundament, ale na fundamencie nie kończy się przecież budowla. Budowla idzie do góry i każdy z nas jest tą cegiełką tej budowli, czyli czy ja się zgadzam, że jestem tą cegiełką w tej budowli Kościoła, pisanej przez dużą literę, czyli tego mistycznego ciała Chrystusa, czy nie? Czy nie? Czy czuję się domownikiem? Czy widzę coś, co dzieje się w moim Kościele i chcę to naprawić? Czasami przez upomnienie, a czasami poprzez podniesienie papierka, który leży w Kościele. Czy mam takie poczucie, że to jest mój dom? Mam doświadczenie pracy w parafii, takiej dobrej, pięknej, i mam doświadczenie ludzi, którzy czuli, że to jest ich dom. Wiedzieli, że tam w klasztorze mieszka 7 facetów, którzy nie potrafią wszystkiego. Jeden pan przychodził,
drugiej podlewał kwiatki. Jedna pani pomagała sprzątać. Ktoś inny pracował na podwórku. To było takie umacniające, że nie tylko ksiądz jest odpowiedzialny za to wszystko, ale wspólnota parafialna. Ale często po kolędzie najczęściej wchodziło się do domów, gdzie ci ludzie nie chodzili do kościoła, a mieli największe pretensje, że jeszcze to nie jest dokończone, to. Już niedługo kolęda. I co chcę powiedzieć mojemu proboszczowi? Czy chcę mu podziękować za jego posługę i zaproponować pomoc? Czy wręcz przeciwnie, chcę mu wypunktować to, czego jeszcze nie zrobił. On jest jeden, a was 1000, 2000, 5000. Kościół to nie jeden człowiek, jeszcze do tego słaby, jak każdy inny. To jest wspólnota ludzi wierzących. Jeśli tą troską o Kościół lokalny, ale również ten święty, powszechny, będziemy w swoim życiu iść, to ten Kościół będzie mocny. Ten Kościół będzie umocniony. To nie od księży, to nie od biskupów czy od samego papieża zależy, jak będzie wyglądał Kościół, ale od każdego z nas. Owszem, od nas, kapłanów, dużo się wymaga. Bardzo dużo. Ale czy kapłan ma podporę wśród ludzi, czy sam zostaje? Czy nie ma pomocy od nikogo? I cały czas jest skazywane na jakieś tam oskarżenia, słuszne albo niesłuszne. Nie chcę wybielać nas, kapłanów, ale chcę pokazać, że Kościół to nie kapłani, tylko to jest my, wierni. Wszyscy stanowimy Kościół Święty. I święto apostołów Tadeusza i Judy, Tadeusza i Szymona, to słowo skierowane jest do każdego z nas. Czujcie się domownikami Boga w tych ważnych, najważniejszych rzeczach, ale też w tych bardzo, bardzo małych, tych przyziemnych. To nie jest dzieło jednego człowieka, który dzisiaj jest, a jutro go nie będzie, ale to jest dzieło nas wszystkich, parafian. Mówimy, że w Kościele jest źle, że kiedyś było lepiej. Powróćmy do tego pierwotnego Kościoła. Był taki sam jak teraz. Jezus, wybierając 12 apostołów, wybrał ludzi słabych, grzesznych. Wybrał pierwszego papieża, który 3 razy się go zaparł. Wybrał Judasza, który go zdradził, który się powiesił. Wybrał innych, którzy się ustawiali, żeby w Królestwie Jego Niebieskim mieli miejsce po prawej, po lewej stronie. Czy Jezus się pomylił? Nie. To przez Bożą moc ten Kościół jest święty. A my możemy uświęcać się poprzez Kościół Święty, ale dać Kościołowi Świętemu to, co najłatwiejsze w naszym życiu, czyli co? Grzech. Jestem w Kościele Świętym ze względu nie dla człowieka i ze względu na człowieka, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, który ten Kościół ustanowił, który jest głową tego Kościoła. Pokusy będą, aby odejść, ale pamiętajmy, że tylko w Kościele Świętym znajdziemy zbawienie. Dobry łotr, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy tak naprawdę trudno było powiedzieć, że Jezus jest Bogiem. Wtedy praktycznie wszyscy go opuścili, oprócz jednego ucznia, matki i paru kobiet. Ale on zobaczył w Jezusie Chrystusie ostatnią jego nadzieję i skorzystał, i został zbawiony. Jeśli w Kościele Świętym czujemy to samo, co 2000 lat temu z Jezusem uczyniono na krzyżu, to wyznajmy naszą wiarę w Kościół Święty, że pomimo grzechu, pomimo widocznego grzechu, tam jest zbawienie, tam jest Bóg, tam jest moje miejsce. I obojętnie, co by się działo, trwajmy w Kościele powszechnym, hierarchicznym, ale Kościele
miłości. Kościele, nas wszystkich, czujmy się nie najemnikami, bo najemnik nie czuje się synem, nie czuje się szczęśliwym, nie czuje się wolnym. On tu jest z przymusu. Czujmy się domownikami Kościoła Świętego, bo Bóg chce synów i córki. Amen. Dobremu Bogu, przez wstawiennictwo świętych apostołów przedstawmy potrzebne nasze, świata i Kościoła. Za wspólnoty wierzących w Chrystusa, aby była znakiem obecności Pana Boga w świecie i wiernie trwała w nauce apostołów, Ciebie prosimy. Za kapłanów i świeckich pracujących na misjach, aby byli prawdziwymi świadkami dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu człowieka, Ciebie prosimy. Za prześladowanych za wiarę, aby nie poddawali się zwątpieniu i w Chrystusie znaleźli pomoc oraz źródło nadziei, Ciebie prosimy. Za rozpaczonych i przeżywających trudności życiowe, aby doświadczyli wstawiennictwa świętego Judy Tadeusza i nie upadali na duchu i otrzymali odpowiednią pomoc, Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, które gromadzą nas na tej Eucharystii. Także dobremu Bogu przedstawmy te intencje, które się kryją w naszych sercach, a z którymi przybywamy tu przed oblicze naszej Matki. Ciebie prosimy. Za zmarłych, aby po ziemskim życiu mogli cieszyć się przebywaniem w gronie aniołów i świętych. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy umocnieni świadectwem apostołów, byli gorliwymi świadkami Bożej dobroci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który uzdolniłeś świętych Szymona i Judę Tadeusza do mężnego głoszenia Ewangelii, przyjmij nasze pokorne prośby i wspomagaj nas w dawaniu świadectwa Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Tadeuszu, nasz patronie, miej nas zawsze w swej obronie, nie gardź naszymi prośbami, ale wstawiaj się za nami, nie gardź naszymi za świętym tronem, nasze sprawy wesprzyj słowem, bo Ty bliski jesteś Jemu i możesz pomóc każdemu, bo Ty bliski jesteś Jemu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary na cześć świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy cieszą się wieczną chwałą i sprawa, abyśmy godnie uczestniczyli w najświętszej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu.
Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prośmy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Judą, świętym Szymonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
Módlmy się. Przyjąwszy Najświętszy Sakrament, zjednoczeni w Duchu Świętym, pokornie błagamy Cię, Boże, aby ofiara złożona dla uczczenia męczeństwa apostołów Szymona i Judy Tadeusza utwierdziła nas w Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętszej Marii Pannie oddajmy nasze intencje, z którymi dzisiaj tutaj przybywamy, fizycznie albo duchowo. Oddajmy jej nasze życie, zawierzmy jej nasze życie, życie naszych bliskich, życie naszych kapłanów, którzy nam posługują, księży proboszczów. Módlmy się za kapłanów, którzy przeżywają kryzys. Módlmy się również za tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny, pamiętając o naszym konfratrze, ojcu Tadeuszu Rydzyku, modląc się za niego. Słuchajmy też jego słów, który zawsze mówił, że to nie są jego dzieła, ale dzieła tych, którzy czują się członkami wielkiej rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zawierzmy ich wszystkich naszej Matce Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.